No i mamy, proszę Państwa, te pierwsze zwycięstwo! Piłkarzyki! Witamy na kanale Piłkarzyki na kolejnym odcinku z serii Raport z Ligi Narodów, a tym razem o wiele lepszych nastrojach, bo wczoraj, no wieczorem, wiemy dobrze, że się męczyliśmy w pierwszej połowie z tą Bośnią, ale się uporaliśmy po pięknej meczu, po pięknej drugiej połowie, która tak naprawdę była przepiękna. Polska grała normalnie jak Argentyna, już powiem co, jak naprawdę mistrz świata. Zasłużenie wygrała 2 do 1, może tylko 2 do 1, bo mieliśmy okazję na 3-4 do 5 do 1, ale wygraliśmy to dla nas ważne. Gdybyśmy właśnie nie wygrali, to byśmy byli bardzo smutni, ale wygraliśmy i możemy być zadowoleni, że wygraliśmy, bo się męczyliśmy po prostu. A Bośnia też stworzyła sobie sytuację na do wyrównania, ale w której był lepszy sytuacja? Polska. I Polska zdecydowanie zaczęła na zwycięstwo i wygrała to. Nic dodać, nic ująć. Przejdźmy do pierwszej bramki z rzutu karnego, która moim zdaniem była błahostką. I to nie powinno być faulu i ten Dalej Chorowicz strzelał bramkę na 1-0. Przejdźmy teraz do trybun, bo był kibic na stadionie. Ten stadion w Lidze był tak ustawiony. Po prostu tam były balkony i bloki i normalnie ludzie to przez bloki mogli ten mecz oglądać przez bloki. Więc ci ludzie, którzy byli na balkonie, to fajnie. I było słychać dźwięki dobiegające z tych trybun. Ala trybun, czyli balkonów. Okej, przejdźmy do bramki. Było tyle okazji, a ci ludzie widzieli swoją sytuację, które zmarnowały. Jak Jarosław w pierwszej połowie, Rosicki miał swoje okazje, nawet chyba Milik. Ale ostatecznie wyszedł rzut równy, który dał Polsce wyrównanie. Glik spoczył i ja skoczyłem też, po prostu się ucieszyłem, tak się cieszyłem po tej bramce, że szkoda gadać. Chyba każdy boleś się cieszył po tej bramce, bo to są śmierdzące chwile. Na biało-czerwonych. Okej. Przejdźmy do drugiej połowy, bo ta połowa była historyczna, ponieważ ta połowa nam dała pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Narodów. Bo przypomnijmy, że 2 lata temu nie wygraliśmy żadnego meczu w tym turnieju. 4 meczów z Włochami i Portugalią. Po porażce z Holandią się zrehabilitowaliśmy i wygraliśmy po pięknym meczu. Bo moim zdaniem nie wiem, po co są te hejty, że to był ciężki mecz. Może ciężki mecz, ale nagraliśmy ten mecz po prostu pięknie i moim zdaniem nie za tak nic ująć. Przejdźmy do bramki, która musiała paść. Jedno takie zagranie było, że normalnie Gosiński tak piętką jak normalnie Leo Messi. Jeszcze ten sprint i piękny strzał, który mógł się zakończyć bramką na 3 do 1, ale przejdźmy do bramki na 2 do 1. To czyli właśnie Gosiński po asyście Rybusa. Lewa strona, piękna akcja. Dośrodkowanie do środka. I tam wyskoczył, był koło niego Jóźwiak, ale wyskoczył ostatecznie Kamil Grosicki, który zasłużył na tą bramkę jak mało kto. Bo to był zawodnik, który naprawdę grał pięknie w tym meczu. Normalnie to był taki polski Messi, mogę powiedzieć. Polski Messi. Okej. Przejdźmy teraz naprawdę do końca meczu. No się trzymaliśmy, była na tyle sytuacja dla Bośni, która... 100% taka okazja dla Bośni, ale na szczęście nie wykorzystana. Potem my stworzyliśmy sobie sytuację takie, że powinniśmy też podwyższyć na 3 do 1, ale nam się nie udało. Nawet Milik miał okazję na ostatniej sekundzie meczu, ten ostatni strzał rzutu wolnego, który nie wykorzystał, ale był blisko, ale nic z tego. Wygraliśmy ten mecz, taki zakończył, my się cieszyliśmy i mamy, proszę Państwa, to pierwsze zwycięstwo z Bośniakami 2 do 1 po pięknym meczu. Brawa Polacy, są bohaterowie z Eliksy. I naprawdę gratulujemy, bo mamy 1 punkt od pierwszego miejsca, czyli 3 punkty. Teraz pokażę sumie tabelę grup. Ale przejdźmy na razie. Haaland i spółka w natarciu. Piękny mecz Norwegów. No absolutnie 5-1 z Irlandią Północną. Najpierw Irlandia trzyła bramkę, potem Norwegia dała popalić. Trzyła bramkę Elmulusi, a potem Erling Haaland, który strzelił swoją chyba kolejną już bramkę w reprezentacji Norwegii.
Potem jeszcze podwyższył Sorlot na 3-1. Potem druga połowa. Sorlot znowu strzela drugą bramkę w tym meczu po asyście Haalanda. I po asyście El Moussiego. Haaland strzela też swój dublet. Tak samo jak Sorlot, Alexander Sorlot. No i Haaland była dublet razem z Sorlotem. I mecz się toczy tak, że Norwegowie naprawdę mogli podwyższyć na 6-1, bo go skrót był. Naprawdę to się mogło zakończyć wynikiem 7-1 nawet. Nie tylko 5-1, ale Norwegia zdeklasowała Irlandię Północną i moim zdaniem jak Norwegia będzie tak grała w barażach, to będzie na Euro, a na tym Euro może naprawdę zabłysnąć. To jest reprezentacja odrodzona. Ja bym nie chciał, żeby Polska grała z taką Norwegią, bo Norwegia to jest według mnie lepszy zespół od Bośni i innych takich zespołów. To jest bardzo młody zespół, chyba nawet lepszy od Duńczyków, naprawdę. Co oni wczoraj wyczynili? 5-1 pokonali Irlandię Północną, którą my mieliśmy problem na Euro 2016. I obyśmy nie mieli okazji do rewanżu na Euro 2020 z Irlandią, bo oni by nam szukali wtedy zemsty za te Euro 4 laty. Słuchaj, przed 5 laty, bo to będzie zemsta sprzed 5 lat. Okej. Okay. Przejdźmy do drugiego meczu w tej w grupie naszej. Włosi wygrywają 1-0. Bramkę strzela Berardi. Piękna bramka Bladiego. Główki. Włosi wygrywają, trzymają ten wynik. Naprawdę się Holandia stworzyła sytuację, tak kiedy mogła coś, ale potem właśnie mieli zebrani i atakowali, że mogli podwyższyć. Ostateczny wynik zakończył się wynikiem 1-0 na stadionie nowe we Włoszech. Jakby co to Norwegia gra w drugiej albo trzeciej dywizji. Drugiej dywizji gra. Naprawdę skoro zaskoczyła, ale Włosi tutaj w naszej grupie no pięknie grali, wygrali 1-0 i proszę Państwa, tak jak mówiłem, bardzo chciałem zwycięstwo Włochów i mają właśnie Włosi te zwycięstwo. Okej. Okay. To było piękne coś. Przejdźmy proszę Państwa do podsumowania. Dwie żółte kartki, Milik i Bednarek w 23 minucie. 3 zmiany, wszedł nawet Linetti. Hajendrinowicz strzelił gola. To były składy wczorajsze. Brzęczek średnio ustawiony, ale potem radość wielka. A teraz tabela naszej grupy. Włosi pierwsze miejsce 4 punkty, drugie miejsce Holandia 3 punkty, trzecie miejsce Polska 3 punkty i czwarte miejsce Bośnia 1 punkt. Bośnia i Hercegowina się w sumie mówi. No tak to się właśnie, zaprezentuje się nasza tabela, więc w trzeciej i czwartej kolejce nawalamy, bo w trzeciej i czwartej kolejce gramy z Włochami, czyli mamy szansę wygrać. Musimy się zrewanżować przed dwoma laty, po tą porażkę w Chorzowie. Po drugie musimy coś ugrać, jakieś punkty z mocniejszym zespołem niż Bośnia. I musimy przede wszystkim grać o te pierwsze miejsce, co będzie oczywiście trudne, bardzo trudne, ale musimy się postarać, musimy wziąć na siebie, robić wszystko, żeby właśnie na tym pierwszym miejscu być. Potem gramy z Bośnią, w którym mam nadzieję, że będzie drugie zwycięstwo, mam nadzieję, że będzie zwycięstwo z Włochami i Bośnią i będzie pierwsze miejsce, ale zobaczymy. Wiara czy nie słuda, cierpliwość czy nie słuda, czekamy na październik. W czasie będą też eliminacje polskich klubów, naprawdę jak Lech z takim Ziakiem albo Moderem będzie grał w pucharach, to naprawdę może zabłysnąć. Naprawdę bardzo może zabłysnąć taki Lech. Ludziak ma doświadczenie, a więc zespół szwedzki się na pewno nas będzie bać. Z takim zespołem doświadczonym. Bo tam nie tylko grali zawodnicy polscy, ale też z innego kraju grają w Lechu. 77 tysięcy zarażonych w Polsce. Grubo. To są, tak się prezentują wyniki. Folej Polska pokonała po takiej średniej, niezbyt dobrej pierwszej połowie. W ogóle nie wiem co tam Polska robiła, ale po pięknej, niesamowitej drugiej połowie 2-1 Polska pokonuje Bośnię właśnie. Włochy pokonują Holandię 1-0 w bramce Berardiego. Barella! O fuck! Pomyliłem nazwiska, cię proszę.
Ktoś tam na B strzelił, Barella strzelił, nie Berardi. W ogóle Berardi tutaj w tym meczu grał? Nie grał w ogóle Berardi w tym meczu, więc nie wiem czemu w ogóle mówiłem o Berardi. Się prezentują jeszcze dzisiaj będzie wielki hit Chorwatów z Francją, a więc rewanż za finał Mistrzostw Świata na pewno są wziąć w Chorwacji na pewno. Ostatnie mecze pierwszej kolejki. Szwecja zagra o rehabilitację z pierwszego meczu z Portugalią. Belgia zagra z Islandią. Myślę, że Belgia faworytem pewnym tego meczu. Ale Islandia się naprawdę postawiła Anglikom w poprzednim meczu. Muszę powiedzieć. I Francja, Chorwacja. Wielki hit tej kolejki. Hit, bo to są dwie zespoły, które się mieli w wielkim finale mundialu w Rosji. A będzie powtórka na stadionie w Paryżu. Czy w Paryżu? Tak jest, w Paryżu na Parc des Princes. O 21.00. Zmierzą na TVP Sport. Będzie ten mecz. Dania, Anglia. Ciekawe bardzo spotkanie. Zapraszam na nie. Podsumujmy sobie jeszcze te spotkania wczorajsze. Tak. Rumunia pokonała Austrię 3-2. Naprawdę ładny mecz. Gonitwa trochę. Taka trochę dramaturgia, ale no. Rumunia ostatecznie wygrała 3-2. Austrią. No taka mała sensacja, powiem. Austria lepiej grała, ale Rumunia wygrała i jest na pierwszym miejscu. Wdęca tej grupy przechodzi do elity. Za 2 lata. Okej. Okay. Szkocja niestety pokonała Czechy. Byłam za Czechami, ale powiem, że to jest mała sensacja. Nie spodziewałem się, że Szkocja pokonają na Czechy. Naprawdę byłam za Czechami. Nie spodziewałem się porażki Czechów. Taki skład był. Bez Sika grali. Bez głównego napastnika. Jakiś Tec, czyli zawodnik Opawy. Bodajże, nie. To zawodnik Slavii Praga, to nie jest ten Tetzl z Opawy, tylko ze Slavii. Okej. Okay. Nie było Kolara, który strzelił ostatnio karnego w meczu ligowym. Z Siepicami. Kolar ostatnio strzelił bramkę z Siepicami z rzutu karnego na 3-0. Można sobie obejrzeć ten skrót i zobaczyć ten wynik na Flash Score i tam na końcu będzie Andrzej Kolar. Pętli. Oglądałem ten mecz na YouTube. Cały. Prawie cały. Taki zespół, wow! No to jest dużo zawodników z Ligi Szkockiej, a Liga Szkocka to jest mocna liga. Nie no, a z takim składem to nic dziwnego, że Czechi przegrali. To jest zespół absolutnie z Ligi Czeskiej. W sumie mogą powiedzieć, że Liga Czeska grała z Ligą Szkocką tutaj. Ale Szkocja wygrała. Chyba Szkocja ma lepszą ligę od Czeskiej, kurde. To dziwne. Słowacja, Izrael 1-1. Duris, MKS w ostatniej minucie strzelił i wyrównał. Słowakom tak trochę dramaturgia. I tutaj Haaland, ten papież Haalanda. Eliumos, Solot. I Frankowski był sędzią tego meczu w Belfaście. Okej. Na tym stadionie gra, przypominam, Linfield FC. Jakby co. Shane Ravelli, pamiętam jego przecież z meczu z Legią Warszawa. Gra lekko taka liga irlandzka i zawodnik Leeds United. Co? Już nie jest graczem Leeds United. On gra teraz w Burnley, wow. Dallas tam grał nawet, wow. Popis Norwegów. Tak jest, mocny popis. Ale tak, Rumunia jest na pierwszym miejscu. Norwegia ma 3 punkty. I Haaland jest na razie liderem strzelców akurat tej dywizji. Bo w naszej dywizji to jest oczywiście inny strzelec. Ale będzie ostateczne podsumowanie na koniec tego turnieju. Kazachstan, Białoruś 2-1 na Białorusi. Almata grali, mówiłem to wczoraj. I Litwa pokonała Albanię 1-0. Mała sensacja moim zdaniem. Bo moim zdaniem faworytem byli tutaj Albańczycy. Sensacja moim zdaniem, naprawdę sensacja. Spodziewałem się porażki Albanów w tym meczu. I każdy ma tutaj w tej grupie spała, trzeba 3 punkty, ale więc sytuacja ciekawa w tej grupie. Dzisiaj to wszystkie jeszcze mecze. Dzisiaj też, wczoraj był też eliminacje. Dzisiaj Polska-Rosja U21. Kto wygra mecz? Tak się prezentują tutaj mecze U21. Tak, dzisiaj gra Belgia, Islandia, Dania z Anglią gra w Kopenhadze, Francja na Parc des Princes, więc wielki hit, może zrobię live z tego meczu, ale
Nie jestem taki pewien, czy zrobię tego live'a, ale postaram się, jak będę mógł mieć możliwość, to tego live'a zrobię po prostu. Szwecja, Portugalia. No ciekawe spotkanie Szwedów. Na Friends Arena w Sztokholmie. Piękny mecz Polaków wczoraj, naprawdę piękny, jak Polska zagrała. Tak to wszystko podsumowując. Armenia, Estonia, Gruzja, Macedonia, Cypr zagra z Medleczanem, Luksemburg z Montenegro, no i San Marino zagra z Liechtensteinem. San Marino ma szansę się postawić, ale wiemy, że Liechtenstein się potrafił nawet postawić Grekom i Finom kiedyś. Liechtenstein, a więc San Marino na pewno to Armenia trudniejszy przeciwnik dla San Marino niż Gibraltar. A zobaczymy, jak się mecz ma początku. Będę za San Marino. Może będzie jakiś historyczny wieczór tutaj, bo w meczach San Marino i Liechtenstein. San Marino wygrało w 2004 roku. W ogóle dwa gole zdobyli. Wow. To było jedyne zwycięstwo San Marino w historii. To było historyczne zwycięstwo reprezentacji San Marino z Liechtensteinem w 2004 roku. I teraz mają szansę na drugie zwycięstwo. Ja liczę na San Marino. Pięknie, mam nadzieję, że zagrają. Wow. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do ostatnie. Pięknie, jesteśmy zadowoleni. Mamy 3 punkty. Pierwsze zwycięstwo w historii Ligi Narodów. I mam nadzieję, że będziemy tak grać, że będziemy na pierwszym miejscu i wyjdziemy z tej grupy, bo raczej stąd nie spadniemy. Oto to wszystko. Ja się żegnam. Cześć, pa pa. Do usłyszenia w następnych odcinkach, albo nawet live'ach. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Piłkarzyki.